widać, że dawno nie pływaliście, była przerwa. No bo... Po pierwsze... W niemal połowie łódek, na takim samym wietrze, ustawienie załogi niestety było bardzo nieodpowiednie. Jak wszyscy siedzą na rufie, to ten dziób jest nad powierzchnią wody i ta łódka człapie jak kaczka. No niestety, na takim samym wietrze trzeba się trochę do przodu przesunąć. Może tam trochę ciaśniej i niewygodniej, ale inaczej ciężko się żegluje. Więc na przyszłość polecam, zwłaszcza na takim samym wietrze, zwrócić na to uwagę. Jakby dwójkę pływacie, to jedna osoba tam z dziobu maksymalnie, sternik też siedzi w połowie łódki i rękę trzyma wyciągniętą, żeby siedzieć jak najbardziej z przodu. Pan sędzia mówił o usiadaniu do przodu. Pamiętajcie, że dziób jest ostry, rufa jest płaska. W związku z tym siedzenie na rufie powoduje, że ta łódka zanurzy się centymetr. Natomiast dziób zanurzy się 15 cm. I w tym momencie wzrasta boczny opór, czyli nie ma takiego dryfu. Dlatego się między innymi siada do przodu, żeby nie było takiego dryfu. Dopóki łódka nie ryje dziobem, to się siada jak